Witam Was, widzowie, w 18. odcinku na polskim tartaku, matko, co mi się myli. Lecimy dzisiaj ostro. Gigantyczna inwestycja na tym odcinku. Wiedziałem, że mi się w ogóle kiedyś pomyli, że zacznę gadać o innej serii, ale nie wiedziałem, że to już dzisiaj. No i tak. Ta ładowarka prawie ponad 1 200 000. Ta ciężarówka milion, też z jakimś haczkiem, no i wiadomo, przyczepa. Także no, gigantyczna inwestycja, niestety. Zaraz pokażę Wam saldo tutaj pożyczki. 700 tysięcy musiałem wziąć, bo niestety, no, taka inwestycja jednak nie obyłaby się bez pożyczki. A i tak sprzedałem już jeden ciągnik, a mianowicie Case'a. Powoli będę wychodził z ciągników po prostu. Coraz większe maszyny. No dobrze, to zaczynamy to ładować. Trochę nam jeszcze zostało, już trochę przed odcinkiem naładowałem. Ogólnie jak nagrywam ten odcinek, to nie mam internetu. Internet zrobił papa tak zwane, ale mam nadzieję, że zdążę go jakoś załadować na YouTube'a ten odcinek. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, powoli sobie cofamy. Jakieś dziwne dźwięki wydaje, ostrzegawcze. Ale takie nie pipanie, jak to ja określam zawsze w ciężarówkach i we wszystkim, tylko takie jakieś dziwne są te dźwięki. No trochę źle wziąłem, bo najgrubsze nad koniec, no ale dobra, tak też ujdzie. Dobra. Ciężko będzie się to ładować, już widzę. Ręcznie trzeba będzie się wspomagać, bo długie kawałki. Dobra. Mamy to. Możemy powoli. O, bo ja tu wrócę zaraz. Dobra, zrobimy stekem i teraz spróbujemy na. O, dobra, o to mi chodzi. Dobra. No nie jest proste tym ładować. Dobra. No będzie ciężko ładować to. Będę musiał ręcznie poprawiać to. Także tak, widzimy się za sekundę, bo muszę to ręcznie poprawić po prostu. No i dobra, udało mi się poprawić, a teraz bierzemy ze 4, jak się uda, naraz, tak żeby łatwiej było to ustawić. No, myślę, że się uda. No jest git, powinno się udać to zrobić. Jak się uda, to będzie git, ale już widzę, że jednak nie, no. No, słabe jest to urządzenie. Będę musiał jakieś inne sobie chyba. Nie podoba mi się ten. No, ale w sklepie nie widzę innego ogólnie chwytaka do drewna. Słabe jest ten chwytak. Trzy weźmie chyba. Dobra, mamy na siebie git. Teraz to zakleszczamy trochę. Ogólnie szanuję tych, co robią to w realu. Ogólnie nagrywając ten odcinek, tak jak mówiłem na początku, nie mam internetu, więc może się okazać tak, że po prostu ten odcinek wyjdzie jakoś później. No po prostu nadal go nie mam, nadal nie mam. Internet zrobił papa. Mamy to. No to nieźle mamy to. Już widzę, że jest lipa. No, ciężko będzie tym ładować. Słabe jest to urządzenie.
Ten chwytak jest tragiczny po prostu, no. Zaraz zobaczę, czy jest jakiś chwytak lepszy, no ale nie mogłem znaleźć ogólnie. Jeszcze jedno musimy kładę zawieść i to zawieść, ale no nie wiem, no to jest masakra. Sprawdzałem przed chwilą, no jest jeszcze chwytak taki podobny Volvo, ale on jest jeszcze bardziej, jeszcze no bardziej ogromny po prostu, no on jest prawie dwukrotnie większy, więc to by było jeszcze gorzej. Nie wiem po co taki chwytak, ale dobra. Nie można by było zrobić takiego chwytaka praktycznie jak do, nie wiem, ładowarki teleskopowej, no w sensie aż tak ogromnego, no to bez sensu jest robić, uważam. Nie wiem, no to trochę słabo jest. Spróbujmy jeszcze dwa zmieścić. O, fajnie, że to jedno się chyba nie nabrało, nie? No ogólnie porażka. Ale w sumie to dobrze, bo jeszcze tylko jedną kładę mam chyba tam do. No i teraz na przykład ona właśnie się tak osunęła przez to, bo nie mogę dalej. Nie, no to jest po prostu porażka akurat ten. Mam nadzieję, że uda się mi jakieś widły ogarnąć lepsze na następne odcinki. Chciałem to przetestować, ale już widzę, że mi się nie podoba. Nie wiedziałem, że to aż tak źle będzie działać po prostu. Także co, widzimy się już w trakcie jazdy po prostu na ten tartak, bo mnie naprawdę zaraz coś wkurzy. Także zanim jeszcze pojedziemy, to sobie tutaj ogarniemy pasy. A jeśli wam, widzowie, spodobał się wam ten trochę niecodziennie failowy odcinek, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. No niestety nie wszystko dzisiaj idzie zgodnie z planem, no ale... No ale lecimy. Ogólnie ciężarówka tutaj nie będzie miała jakichś aż dużych problemów, bo już ją sobie testowałem, mi się bardzo spodobała. 750 koni mocy, 90 na godzinę prędkości maksymalnej, więc jakby no... Powinniśmy tutaj polecieć na ten tartak dosyć szybko. Praktycznie na odcinku większość tej drogi wam pokażę, bo... Bo naprawdę... No jest czym pojechać. Mam nadzieję tylko, że bez wywrotki się skończy. Chociaż jak to powiedziałem, to pewnie zaraz będę leżał, ale... Jak teraz widzimy tutaj... Ja tutaj linii ciągłej nie widzę na przykład. Dobra, tak, no idziemy. Damy mu, zredukujemy, żeby trochę mocy było. Dobra. A ja chyba ruch wyłączyłem. Z ruchem to by było tu ciekawie. Ma tyle tych biegów, że mi się aż nie chce przeklikiwać tego. Ale ona jest na tyle, ma tyle mocy, że jest tak elastyczna, że sobie daje radę. No i teraz pełna prędkość będzie. Jest moc. No leci trochę. Ten lasek tutaj zostawiam, bo stwierdziłem, że po prostu to fajna ozdoba też jest. Nie, no dobra, nie będę was katował chyba całą tą drogą. Widzimy się. Chyba, że będę leżał, to wam pokażę. O, pociąg nadjeżdża. Także jeszcze sobie postoimy w sekundę. Ale ogólnie było się bez gleby, skoro nic nie widzieliście. Niesamowite, jestem z siebie dumny, nie? No dobra, no ile może migać?
I tak drugi teraz mnie ładuje, nie? Od boku. To bym się zdził. O, trochę za bardzo skosiłem. Ale w sumie zaoszczędziłem trochę czasu i tak. Dobra, tutaj. No, bo tutaj lubiłem się już przewracać, jak miałem wypożyczoną tą ciężarówkę. No, ale teraz już na własność. Zobaczymy, ile tego będzie. Wow! Sporo, 35 tysięcy litrów prawie. To fajnie, to jeszcze uruchomimy sobie produkcję na odcinku od razu. Dalej, o, meble, drewno to wyłączymy, żeby tutaj mi się nie... Drewno, deski, sprzedaż zrobimy na dystrybucję, bo... Żeby tam się produkowało, dobra. Także tak, ja za ten odcinek wam bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca. No i widzimy się w następnym. Cześć!